Witajcie. Wracamy do wspólnego czytania i tłumaczenia epifanicznego tomu 9, czyli Posłannik Paruzji. Jesteśmy na rozdziale 2 i będziemy mieli od akapitu 12 standardowe zastrzeżenia i zaczynamy. Myślę, że nie ma co dłużej zwlekać. Wśród innych rzeczy zauważenie przez Boga z dezaprobatą postępowania Miriam i Aarona jest pokazane w wersecie 2 i przeczytamy to sobie. To jest 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 12, werset 2. I mówili Maria, czy też Miriam i Aaron: czyż Jahwe tylko do Mojżesza mówił, a czyż nie mówił także do nas? Jahwe to usłyszał. A w wersecie 4 jest rozpoczęte jego działanie względem tej kwestii. I przeczytamy także werset 4. I powiedział nagle Jahwe do Mojżesza i do Aarona oraz do Marii, do Miriam: przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje. Jego rozpoczęcie działania względem tej kwestii polegało na poleceniu całej ich trójce, żeby przyszli do przybytku, do tego namiotu spotkania. Ten nakaz był dany w sposób nagły. Nasz Pan nie pozwolił, aby taki zły czyn trwał długo, chociaż On dozwolił, by on trwał wystarczająco długo, żeby Izraelici w ogólności dowiedzieli się o nim. W przeciwnym bowiem wypadku Bóg, który poleca, aby prywatne grzechy nie były czynione publicznymi, załatwiłby tą sprawę w sposób prywatny, a nie publiczny, tak jak on to uczynił, co jest zasugerowane w tym, że było to dostosowane, to poprawione, że ta sprawa była załatwiona przed przybytkiem. I tak też w antytypie. Kiedykolwiek Bóg zauważał, że Jezus przemawiający poprzez członków gwiezdnych spotykał się ze sprzeciwami, z jakąkolwiek dozą publiczności, bycia publicznym, tego sprzeciwiania, to zapewniał, dopilnowywał, żeby ta kwestia była załatwiona, skorygowana w sposób publiczny. W jaki sposób takie zaprzeczanie było dokonywane? Nie prywatnie, ale publicznie, przynajmniej przed Kościołem, a często także przed osobami z zewnątrz. Takie zaprzeczania stawały się rozmowami tych, którzy mogli to je usłyszeć. Tak jak rozmowy Miriam i Aarona, albo te uwagi, były słyszane przez innych niż Mojżesza i Seforę. Takie rozmowy, takie uwagi, przytyki zawsze wywoływały, zawsze wzburzały mniejszą lub większą ekscytację i zwykle skutkowały w przesiewaniach. Najpierw wśród ludu prawdy, po czym one często rozszerzały się na osoby z zewnątrz. Bóg manipulował, dostosowywał takie wydarzenia w taki sposób, żeby doprowadzić te trzy partie, te trzy stronnictwa do wstrząśnięcia w ich czynnościach, przynajmniej przed całym Kościołem, jeśli nie także przed osobami z zewnątrz. I to właśnie przez takie właśnie manipulowanie, takie właśnie dostosowywanie odpowiednich wydarzeń, Bóg podał owo antytypiczne polecenie tym trzem antytypicznym stronnictwom, żeby przyszli do antytypicznego przybytku, to jest, aby pojawili się przed Kościołem. Ten sposób postępowania,
ten bieg wydarzeń odnajdujemy, że miał miejsce w łączności ze wszystkimi przesiewaniami, które w sposób niekorzystny dotykały wodzów wielkiej kompanii, a także niektórych wodzów malutkiego statka. Może być to zauważone w naszym, to jest epifanicznym dniu, dla naszej najlepszej korzyści. Wodzowie lewiccy we wszystkich przypadkach sprzeciwiań epifanicznych działali tak jak Miriam, gdyż albo z powodu ich sprzeciwiania się posłańcowi Epifanii w takim stopniu, w jakim on jako mówcze narzędzie dla naszego Pana podaje poselstwo epifaniczne, jest rzeczywistym, a nie werbalnym mówieniem naszemu Panu, że oni są tak samo mówczymi narzędziami Boga, jak jest nim On. Jeżeli oni będą trwali w czynieniu tego przez jakąkolwiek ilość czasu, Bóg poprzez trwanie, przez sposób dziania się odpowiednich wydarzeń, zmusza ich, a także naszego Pana w jego członku gwiezdnym, przepraszam, w jego mówczym narzędziu, aby pojawili się przed całym Kościołem w dyskusji, w rozważeniu tej sprawy, o jaką chodzi, w tej sprawie, która jest na czasie. I gdy w mniej lub bardziej stonowany sposób a antytypiczny Aaron dołącza do tego sprzeciwiania się, no to oni, czyli ten antytypiczny Aaron, także są zmuszeni przez Boga, przez okoliczności, jakie wystąpią, aby pojawili się przed całym Kościołem w tej kwestii, w odniesieniu do tej kwestii. W ten sposób dochodzi do tego, że wszyscy tacy aktorzy, czyli wszystkie strony, które w tym mają udział, są zmuszone, żeby pojawić się odnośnie tej kwestii przed całym Kościołem. Prosimy zauważyć, w jaki sposób wystąpiło to w naszych kontrowersjach, w naszych dyskusjach z brytyjskimi zarządcami, z wodzami towarzystwa, z wodzami PBI, a także z wodzami rozmaitych innych grup, jak Adam Rutherford, William Crawford, F. Lardent, M. Riemer, Menta Sturgeon, A. I. Ritchie, Karl Olson, R. H. Hirsch, G. K. Bolger, R. H. Bricker, Czesław Kasprzykowski, M. Kostyń i tak dalej. Spoglądając wstecz na czasy paruzji, znajdujemy ten sam fenomen, ale w mniej prominentny sposób, w mniej prominentnej formie, w mniej wyraźnej formie, takiej dobitnej formie. Zauważyliśmy, czy też wykazaliśmy w tomach 6 i 7, to jest wykładów Pisma Świętego epifanicznych, tych napisanych przez brata Johnsona, w jaki sposób te sprzeciwy przeciwko naszemu pastorowi jako posłańcowi paruzji były dokonywane przez Aha Macmillana, Claytona Woodwortha, W. Van Amburga, Jesse Hemeriego, J. F. Rutherforda i przez innych członków antytypicznego Elizeusza, chociaż w większej części Bóg nie przyprowadzał ich przed antytypiczny przybytek aż do Epifanii. Ale kiedy on to czynił to bardzo nagle. To jest na przykład, zauważcie, jak nagle przesiewania odnoszące się do Betel i komitetu Fort Pitt zostały przyprowadzone do uwagi całego Kościoła. Było to jak grom z jasnego nieba. Powinniśmy zachować cechy oraz czynicieli takich przesiewań odrębnymi i różnymi od cech i czynicieli przesiewań w której śmierci. 5 przesiewań żniwa było głównie tego właśnie drugiego rodzaju, chociaż one były poniekąd połączone z nimi i bardziej w tle te cechy albo te kwestie związane z antytypicznym Miriam i Aaronem również się pojawiały. Na przykład ci, którzy stowarzyszyli się, którzy zbratali się, którzy poszli na stronę antytypicznego Korego, to jest antytypiczni
synowie Korego w przesiewaniu z lat 1908 do 1911. Oni zostali zwiedzeni przez antytypicznego Korego do wierzenia, że doktryna albo też nauka o udziale Kościoła w ofierze za grzech sugerowała, że zasługa Kościoła uzupełniała jakiś rzekomy brak w zasłudze Chrystusa do zadowolenia sprawiedliwości. Pod tym właśnie fałszywym wrażeniem i w lojalności zasłudze okupu jako dostarczonej przez wyłącznie ofiarę Jezusa, oni sprzeciwiali się nauczaniu Jezusa poprzez onego sługę, że Kościół ma udział w ofierze za grzech. W tym oni antytypizowali, czyli mieli udział w antytypie ich swojej części w faktycznych twierdzeniach antytypicznej Miriam odnośnie równości z naszym Panem w byciu mówczym narzędziem Boga. Ponadto w tych przesiewaniach byli także niektórzy członkowie antytypicznego Aarona, który w mniej lub bardziej stonowany sposób i mniej uporczywie sprzeciwiali się naszemu Panu, tak jak on przemawiał w onym słudze, szczególnie odnośnie nowego przymierza, jako działającego tylko w trakcie oraz po tysiącleciu. Na przykład brat John Edgar przez chwilę był poniekąd wstrząśnięty względem tego punktu, ale szybko odzyskał swoją równowagę. W ten sposób antytypiczna Miriam i Aaron błąkali się po obrzeżach, żeby tak to ująć, przesiewań wtórej śmierci z okresu paruzji. I ponieważ byli przyćmieni przez przesiewaczy wtórej śmierci, nie pojawili się w nich tak bardzo wyraźnie, jak ma to miejsce, jak czynią to w przesiewaniach Epifanii. Bez wątpienia, zarówno w paruzji, jak i w Epifanii, antytypiczna Miriam oraz Aaron pojawiali się także w mniej ogólnych wstrząśnięciach, szczególnie zaś w takich, które były ograniczone do pojedynczego zboru albo do kilku zborów. W niewielkim wstrząśnięciu z 1914 roku odnośnie daty roku 1914 A.H. Macmillan miał duży, a pisarz, czyli autor tego tomu, miał mały udział, małą część, jak to wykażemy później. Kiedy te lokalne wstrząśnięcia mają miejsce, to lokalne ciała odpowiadają, czy też będą odpowiadały przybytkowi. Ciała w sensie zbory, ciała organizacyjne. Ale w ogólnych przesiewaniach tego rodzaju przybytek przedstawia cały Kościół. Nie mamy zrozumieć z powyższego, że nie ma przesiewań ani przesiewaczy wtórej śmierci w Epifanii. Są tam tacy, tak jak są przedstawieni w typie przez Abiu i jego ofiarowanie obcego ognia. Zauważcie przypis w Cieniach Przybytku na stronie 119 w edycjach, czyli w wydaniach od roku 1909 i później. A także przez Aarona i jego działanie względem Mojżesza przy uderzaniu skały oraz przez Jambresa i jego rzucanie swej laski przed Faraonem. I w tym miejscu zakończymy tę część. Bardzo dziękuję, życzę błogosławieństwa Bożego i do następnego razu.